Witam serdecznie w naszym wieczornym vlogu. Dzisiaj będę chciał Wam dać zarówno trochę rozrywki, czyli dostarczyć czegoś, co się będzie przyjemnie słuchało przed snem lub do porannej kawy, jak i nauczyć czegoś bardzo, bardzo ważnego. Będzie bowiem dzisiaj o podatkach na kanwie tego dość poważnego konfliktu, jaki zaczyna się rozgrywać medialnie pomiędzy polską blogosferą a Ministerstwem Finansów. Będzie więc o podatkach, o podatku VAT, o podatku dochodowym, ile ten podatek drugi pośrednio dotyczy nas wszystkich, bo VAT płacimy przecież wszyscy, jak tylko coś kupujemy. O tyle odprowadzanie tego VAT-u to już jest kwestia firmowa, natomiast podatek dochodowy. O, podatek dochodowy to już dotyczy prawie wszystkich Polaków. Z tego co wiem, to z podatku dochodowego zwolnieni są tylko księża, politycy i prostytutki. Taka trójca, chyba nie do końca święta i to też podobno nie do końca są zwolnieni w całości, więc bardzo, bardzo ważne rzeczy. I tym bardziej podatki powinny być czymś bardzo prostym, żeby każdy, kto chce być uczciwy, mógł być uczciwy, czyli każdy powinien jasno wiedzieć. Fiskus chce ode mnie tyle i tyle pieniędzy, płacę im, jest spokój, tak? Niestety, nasz system podatkowy jest tak zrobiony, że jest bardzo skomplikowany i mam wrażenie, nie rozumie go nikt, włącznie z urzędnikami skarbowymi, a nawet tak zwani doradcy podatkowi, bardzo wyspecjalizowani prawnicy, którzy jeśli są dobrzy, zarabiają bardzo duże pieniądze, też nie wiedzą wszystkiego i też są od bardzo wąskiej specjalizacji, że się tak wyrażę, i przez to taki biedny podatnik często płaci podatki tak, jak uważa najlepiej, ba, często płaci wyższe podatki niż wygląda, że powinien, bo na wszelki wypadek z tak zwanej roztropności podatkowej nie zalicza sobie w koszty prowadzenia swojego życia, czy biznesu, czy funkcjonowania pewnych kosztów, bo jeszcze potem zmienią zdanie i może lepiej, nie? Czy płaci wyższe podatki niż powinien, a i tak cały czas się boi, że w Ministerstwie Finansów lub w Urzędzie Skarbowym coś im się pozmienia i każą dopłacać, a nie daj Boże, zrobią z człowieka kryminalistę. Tak, słuchajcie, Urząd Skarbowy może zrobić z uczciwych ludzi kryminalistę. Tutaj, żeby daleko nie szukać, pan Kluska i Optimus. Optimusa może znacie ze względu na to, że jest powiązany z Wiedźminem. Spółka CD Projekt Red tak weszła na giełdę, że dała się wykupić Optimusowi, który już na tej giełdzie był, ale właściciele CD Projekt Red przejęli akcję Optimusa i jednocześnie zmienili nazwę, czy taka trochę szachermacher giełdowy, żeby CD Projekt Red mógł się znaleźć na giełdzie, ale to nieważne. Ważne, że Optimus, zanim kiedyś, był bardzo poważną marką komputerową, robił super komputery, bardzo dobre komputery i miał szansę stać się polską marką komputerową o zasięgu najpierw europejskim, a potem może światowym. Miał szansę, niestety nie wyszło, ponieważ właśnie Urząd Skarbowy, Fiskus, zniszczył tą firmę, zrobili z pana Kluski przestępcę, wsadzili go do pierdla, on przez dłuższy czas w tym pierdlu siedział, firma została zniszczona i potem wygrał co prawda sprawę w sądzie, dostał odszkodowanie, no ale co z tego nam Polakom przyszło, że co, mogliśmy mieć jako Polska dużą firmę, która by zatrudniała Polaków, płaciła podatki, a i mieć jako Polska markę międzynarodową, tak jak w tej chwili mamy markę Wiedźmin, a co mamy? A mamy dług, ponieważ Skarb Państwa zapłacił odszkodowanie panu Klusce, z czego? No z naszych podatków, nie? Że to jest bardzo ważna sprawa i w tym momencie podatki powinny być jak najprostsze, a niestety są skomplikowane i w praktyce działają wstecz. Słuchajcie, w tym vlogu będzie o tym, że praktyka polskiego prawa podatkowego działa wstecz. Praktyka. Co jest niesamowitą po prostu herezją. Tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy lubią memy ze Space Marines, wy wiecie o co chodzi. O co generalnie jest taka podstawowa zasada prawna. Prawo nie działa wstecz. No ale Ministerstwo Finansów sobie wymyśliło, dobra, dobra, prawo nie działa wstecz, ale interpretacja zawsze się może zmienić, a interpretacja w praktyce wstecz już może działać, czyli efekt jest taki, że robiłeś tak, jak ci kazali, a potem się okazało, ale myśmy ci źle kazali i to ty poniesiesz za to konsekwencje. I jeżeli my uznamy, że w związku z tym zapłaciłeś nam dużo mniej pieniędzy, niż powinieneś nam zapłacić, to idziesz siedzieć. I co z tego, że my ci mówiliśmy, że masz tak robić, ale teraz zmieniliśmy zdanie i to ty poniesiesz za to konsekwencje. Chore, chore niesamowicie. Dlatego też pragnę zauważyć, że w opisie są źródła. W źródle jest m.in. artykuł w portalu money.pl. Właśnie dlatego, że będę tutaj opowiadał rzeczy tak niewiarygodne, że
mózg do normalnego człowieka, który działa logicznie, na zasadzie takiej, że jak coś jest nielogiczne, to nie może być prawdziwe, no będziecie to chcieli odrzucić, wypchnąć, że nie, niemożliwe. No i pewnie będziecie mieli taką naturalną potrzebę powiedzenia, ten woźniak to jest idiota, woźniak kłamie. Nie, woźniak nie jest idiotą, woźniak mówi prawdę i woźniak się podpiera źródłami. To polskie prawo skarbowe jest idiotyczne, a PiS, który miał robić dobrą zmianę, nie dość, że przez rok nie poprawił, to jeszcze wygląda na to, że się wpisuje cały czas tą samą bajkę, która trwa od bardzo, bardzo dawna. Na pewno od początku skończenia komuny, nie? Słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, że minister finansów wydał interpretację podatkową. Zgodnie z tą interpretacją zaszło kuriozum. Zgodnie z tą interpretacją koszty prowadzenia bloga nie zaliczają się do kosztów w takim sensie podatkowym. To znaczy, że wydatki, które bloger czy blogerka poniesie na funkcjonowanie swojego bloga, według ministra finansów nie są kosztami w sensie podatkowym. Czyli mówiąc krótko, jak bloger na prowadzenie swojego bloga, powiedzmy, wyda 500 zł, a zarobi na nim 1000 zł, to podatek ma zapłacić od 1000 zł, a nie od 1000 minus 500, czyli od 500 zł. W związku z tym im wyższa podstawa opodatkowania, tym większe podatki, no bo chyba każdy kuma, że 20% czy tam 18% od 1000 zł, to dwa razy więcej niż 18 zł od 500 zł. No, prosta piłka. I teraz jeśli się to pomnoży przez bardzo duże dochody, a za chwilę się przekonacie, że w polskiej blogosferze zarabia się bardzo duże pieniądze, nie aż tak duże, jak w tej chwili mówią niektóre media, które nie do końca rozumieją pewne tabelki i twierdzą, że na przykład Jessica Mercedes w 2015 roku zarobiła prawie 40 milionów złotych. No zarobiła bardzo dużo, ale nie aż 40 milionów złotych i tak mam wrażenie, no tyle, no to jak się pomnoży 18%, że w tym momencie to już są wyższe progi podatkowe, czy ewentualnie tak zwany podatek jednolity, który, znaczy jednolita stawka podatkowa, którą teraz chcą zabrać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie robią się gigantyczne pieniądze, a co gorsza, możliwe jest tak, że ponieważ działanie wstawa prawa wstecz odchodzi, czyli teoretycznie mogą komuś powiedzieć, dobra, ale to nie chodzi o to, że ty masz nam teraz zapłacić jakieś pieniądze. To chodzi o to, że ty już rok temu powinieneś był zapłacić nam pieniądze. Nie zapłaciłeś, a to jest przestępstwo skarbowe, dawaj ręce, idziesz siedzieć. O to chodzi. Słuchajcie. Także jest taka chora interpretacja podatkowa wydana przez samego pana Morawieckiego, wicepremiera Morawieckiego i multiministra. Niektórzy już złośliwie na necie robią multitula Morawieckiego, ponieważ facet już trochę z internetem niestety zadarł. Niestety już moim zdaniem z nim jest taka trochę równia pochyła jak wcześniej z prezydentem Komorowskim i już po roku. Szybko, bardzo, bardzo szybko. O co chodzi? Generalnie ten pan minister finansów zmienił całkowicie wcześniejszą interpretację podatkową dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, pana Mateusza Szałamachy z 25 maja i odwrócił ją do góry nogami. No wcześniej tamten pan Szałamachan stwierdził, tak jak logika wskazuje, że jak ktoś do prowadzenia bloga musi wydać pieniądze, to są koszty. A teraz pan minister stwierdził, że to nie są koszty, to trzeba zrobić większe podatki. Jednocześnie już przechodzę do sedna, tylko chcę wam jeszcze powiedzieć, że to nie jest tak, że ja buldupuję, bo się boję, że mi zaraz skarbówka wjedzie. Ja na szczęście robiłem tak zwaną przezorność podatkową i nie wliczałem sobie w koszty swojego vlogowania pewnych rzeczy, które mógłbym wliczyć, właśnie dlatego, żeby mi nie wjechali. Na szczęście ja tych kosztów też nie miałem za dużo, no bo ja głównie siedzę na kanapie, nie? Niemniej jednak, tyle. Słuchajcie, tutaj będą dwa cytaty z pana Morawieckiego, które są za money.pl, więc ich prawdziwość możecie sobie sprawdzić, rozwijając opis, tam jest zakładka źródła. Pierwszy cytat. Nie można mówić o takim związku przyczynowo-skutkowym, ponieważ przychody mają pochodzić z różnego rodzaju reklam internetowych i umów współpracy, a nie tytułu prowadzenia bloga. Czyli według pana Morawieckiego pieniądze za prowadzenie, właśnie pieniądze nie są za prowadzenie bloga, tylko pieniądze są za reklamy internetowe i umów współpracy, a koszty są związane z prowadzeniem bloga. Czyli mówiąc krótko, taka na przykład szafiarka, nie wiem, nazwijmy ją Maff Fashion, pieniądze ma za to, że zrobi sobie zdjęcie w sukieneczce czy tam kostiumie kąpielowym pewnej firmy i wrzuci go na bloga lub na fanpage'a, ewentualnie
ewentualnie podpisze jakąś umowę współpracy, że pojedzie z jakąś marką dookoła świata i sobie tam pocyka zdjęcia, a i z tego tytułu ma pieniądze. Natomiast koszty bloga, no to są koszty bloga, tak? Tyle tylko, że minister zdaje się nie zauważać takiej bardzo podstawowej rzeczy, że pani ma fashion, nikt nie proponuje umów współpracy, dlatego że nazywa się Math Fashion, tylko dlatego, że ma ten blog. Mówiąc krótko, okej, ona dostaje pieniądze za to, że zrobi sobie zdjęcie, ale ona ma te zdjęcie wrzucić na swój Instagram, na swój fanpage, na swojego bloga. Więc żeby mieć go gdzie wrzucić, to musi coś prowadzić, nie? Umowy reklamowe, czyli to, żeby się jakieś reklamy wyświetlały na tym blogu, to musi ten blog istnieć, nie? No to jest takie w miarę oczywiste. To jest tak jakby stwierdzić, że telewizje nie mają praw, że telewizje, z czego telewizje czerpią korzyści? Ze sprzedaży reklam. Ze sprzedaży reklam, z product placementów, z programów sponsorowanych, innych tego typu rzeczy, prawda? Czyli co? Koszt funkcjonowania telewizji nie jest kosztem, ponieważ przychody są z reklam, tylko żeby te reklamy mieć gdzie wyświetlać, to trzeba mieć telewizję, nie? Czyli tak samo tutaj, bloger musi mieć bloga, żeby gdzieś wpisywać te wpisy sponsorowane, już wszystko jedno, czy to jest etyczne, czy to nie jest etyczne, nie? Ale musi mieć tego bloga, tak? Tak samo telewizja. Nikt nie będzie oglądał telewizji, w której non-stop lecą tylko reklamy, nie? W związku z tym telewizja, żeby mieć gdzie wyświetlić reklamy, musi zrobić jakieś programy, prawda? Tak samo taki bloger, żeby mieć gdzie wrzucić reklamy, musi mieć bloga. Tak samo ja, żeby gdzieś móc wrzucić te reklamy, które wrzucam na początku filmu, na końcu filmu i w środku, i żeby liczyć na to, że jakiś widz się zainteresuje tą reklamą i jej nie przewinie, a jeżeli się wyświetli baner, to że ten baner będzie na tyle interesujący, że on na niego kliknie i zobaczy, do czego prowadzi, bo wtedy ja sobie zarobię, tylko wtedy zarabiam, a nie od wyświetlenia reklam, no to przecież żeby wrzucić te reklamy, to muszę zrobić film. Czyli moim kosztem, ja zarabiam na reklamach, a nie na tym, że wrzucam vlogi. Niemniej jednak, żeby zarabiać na reklamach, muszę wrzucać filmy. To jest proste. To jest tak oczywiste, że mam wrażenie, że w tej chwili wielu z was, czy wiele z was puka się w głowę na zasadzie woźniak, ty tępy dzido, dlaczego nam tłumaczysz oczywiste rzeczy? No bo minister tego nie rozumie. Minister twierdzi, że między prowadzeniem bloga a zarabianiem na blogu nie ma korelacji, ponieważ zarabiasz na reklamach od bloga. Tu jest jeszcze większy hardcore. Dzielenie się spostrzeżeniami, opiniami, informacjami publikowanymi na blogu wskazuje na osobisty charakter wpisów tam zamieszczanych, nie mających bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą. W konsekwencji wydatki związane z prowadzeniem bloga związane są z realizacją osobistych potrzeb wnioskodawcy. Jakby to ładnie powiedzieć, czyli różnica jest taka, że jeżeli ktoś pracuje sam i mówi prywatnie, osobiście, co na ten temat sądzi, to nie jest koszt. Natomiast jakby się u kogoś zatrudnił, to już byłby koszt. To jest kuriozum. Zauważcie, że w telewizji też jest cała masa programów, które polegają na tym, że ktoś mówi o swoich osobistych odczuciach, nie? Przecież są nawet takie programy, które polegają na komentowaniu. Przychodzi taki komentator jak Krzyś Woźniak i właśnie coś tam sobie komentuje i siedzi tylko taki prowadzący, który moderuje rozmowę dwóch komentatorów, albo nawet jednego komentatora. I on też mówi o swoich osobistych odczuciach. Ba, na jakimś programie jest taki program, który nazywa się Testerzy i oni też mówią o swoich osobistych odczuciach odnośnie elektroniki. Ba, jest taki program, Gadżet, był przecież taki program w TVN-ie Gadżet, gdzie facet mówił o swoich osobistych odczuciach z urządzeniami. Teraz jest chyba Gadżet Show, Pani Gadżet jest TVN Style, gdzie kobieta mówi o swoich osobistych odczuciach związanych ze sprzętem i tam to jest okej. Okay. Także ja na miejscu telewizji to w tej chwili bym się naprawdę bardzo mocno pękał, bo za chwilę ta interpretacja może posłużyć do tego, że telewizjom zabronią wrzucać pewnych rzeczy w koszty, no bo przecież telewizje też zarabiają na reklamach, a nie zarabiają na wyświetlaniu programów. Te programy dają ludziom za darmo. W związku z tym no tylko koszty wytwarzania reklam powinny być wrzucone w koszty. Każda telewizja wtedy zbankrutuje. Vloger
Blogger, blogger prawdopodobnie nie. I tutaj znowu jest bardzo fajny cytat za money.pl, który tłumaczy, że teoretycznie jest to tylko i wyłącznie interpretacja podatkowa indywidualna dotycząca jednej konkretnej sprawy, ale w praktyce, ponieważ wydał ją na sam minister i to jest interpretacja zmieniająca wcześniej interpretację dyrektora Izby Skarbowej, więc w praktyce to tak jest z prawem. W praktyce w Polsce nie ma prawa precedensu, ale jest tak, że jak sędziemu organ wyższego stopnia, czyli sąd nadrzędny zmienia wyroki, to taki sędzia, któremu często zmieniają wyroki, zwykle nie awansuje. W związku z tym sędzia, jak wydaje wyrok, to zawsze patrzy, jaką linię orzeczniczą ma sąd wyższego szczebla od niego, żeby mu nie zmieniał wyroków. I dlatego też, mimo że w Polsce nie ma prawa precedensu, to wyroki Sądu Najwyższego, a ten Sąd Najwyższy to jest taki najwyższy sąd, to wyroki Sądu Najwyższego w praktyce są źródłem prawa w Polsce, ponieważ sądy takie niższego szczebla będą wydawały wyroki zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego, żeby im potem nikt nie zmieniał wyroków, nie? Tak samo tutaj, minister finansów, szef wszystkich szefów w skarbowym, że się tak wyrażę, powiedział, jak ma być. I tak ma być. I ludzie, którzy będą wydawać inne interpretacje podatkowe, muszą się liczyć z tym, że minister finansów im to pozmienia, w związku z tym nie będą wydawać innych interpretacji. I teraz będzie cytat z Money.pl, który w ładnych słowach powie to samo. I to jest cytat z Radosława Piekarza, eksperta podatkowego. W praktyce opinia ministerstwa ma moc obowiązującej wykładni prawa. Minister finansów nie tylko wydaje interpretację, ale zmienia już wydaną, uznając ją za nieprawdziwą. Dlatego urzędnicy skarbowi będą ją traktować jako wytyczną. Teoretycznie taka interpretacja powinna wywierać skutek tylko w tej indywidualnej sprawie, ale wiemy, jak jest. Tak mówi ekspert, a ja tylko mówię, że ten ekspert w tym wypadku mówi prawdę. I teraz tak, faktem jest, żeby to nie było tak, że Krzyś tutaj broni takiego rozpasania blogerów i rów, ponieważ niektórzy blogerzy, na przykład są blogerzy kulinarni, w związku z tym on na przykład chodzi sobie po bardzo drogich knajpach, potem to wrzuca w koszty. To jest fakt, że rzeczywiście ci blogerzy czasem bardzo dobrze zarabiają i czasem na tym sobie bardzo dobre życie robią. No ale generalnie w Polsce i wszędzie tak jest, że no kurczę, widzisz, że gdzieś jest fajnie, no to po prostu staraj się do tego wbić, tak? I od razu mówię, ja nie wrzucam sobie kosztów obiadków w swoją działalność. Czyli tutaj w tym wypadku minister mówi tak, że jest jakiś taki bloger, który na przykład chodzi do kina, ogląda filmy, a później recenzuje te filmy. To ten bloger nie ma prawa wrzucić sobie kosztów biletu do kina w koszty, ponieważ on w kinie był prywatnie i ten wpis nie ma związku z tym, na czym on zarabia. Brednia, nie? Tutaj albo jak jest blogerka modowa i kupuje sobie ciuchy po to, żeby sobie pstrykać w nich zdjęcia, no to koszt tych ciuchów też nie wchodzi. Jak jest jakiś bloger kulinarny i chodzi po knajpach, żeby to opisywać, to też nie wchodzi. I teraz tak, jasne, bo teraz zwłaszcza panie, które znają dobrze to środowisko blogowe, pewnie mi powiedzą, dobra Krzychu, ale co ty pierdzielisz? Jak jest taka blogerka, która jest bardzo znana, taka na przykład Ma Fashion, czy Jessica Mercedes, czy jakaś tam Macedonian Gier, to bardzo dziękuję mojej żonie za podpowiedzi, jak one się wszystkie nazywają, to one nie dość, że dostają te ciuchy za darmo, to jeszcze im płacą za to, żeby one się w tych ciuchach pojawiły. Tak samo jak jest jakiś znany bloger kulinarny, to mu płacą za to, żeby on poszedł do konkretnej knajpy. Pewnie tak, ale nie tylko w Polsce są Jessica Mercedes, czy tam jakieś ekskluzywne Menele i inni tacy. W Polsce są również początkujący blogerzy, szafiarki i im nikt za darmo nie przyśle i oni muszą sobie kupić, więc to jest jeszcze gorzej, nie? Bo w tym momencie to jest takie odbieranie szansy młodym. Ja też jak wejdę sobie na mail, to mi proponują, Krzyśku, damy ci to i tamto, tylko weź zrób tego recenzję. Widzicie, że nie ma tych recenzji, więc widzicie nawet, że ja nie biorę, co pokazuje, że jestem tutaj jakby obok, więc staram się być bezstronny. Niemniej jednak jakbym był na przykład technologiczny, no to pewnie teraz by mnie pewnie było stać kupić na przykład, nie wiem, drukarkę po to, żeby ją zrecenzować.
Ale jak ktoś jest początkujący, no to jak nie dostanie takiej drukarki do testów, no to musi ją kupić, prawda? No to jak musi ją kupić, to powinien chyba móc ją wrzucić sobie w koszty, nie? No bo on nie dostanie, on musi kupić, prawda? On musi kupić, no i dlaczego nie może tego wrzucić w koszty? No, powiem wam więcej, no to w tym momencie redakcje growe by zaczną mieć problem, nie? Znaczy nie zaczną, ale kiedyś by zaczęły. Jak pamiętam, że jak pracowałem w Resecie czy w Secret Service, to tam, żeby nie było, że dystrybutorzy gier jakiś tam nacisk wywierają na recenzentów, to się chodziło i się kupowało gry. Nie to, że recenzent kupował, tylko redakcja kupowała, żeby dać recenzentowi. W tej chwili jest inaczej, w tej chwili wydawcy dają te gry, to jest co innego, ale gdyby tak było nadal, to co? To nagle serwisy growe nie mogą wrzucić sobie w koszt gier, które potrzebują do zrobienia recenzji, jakieś kuriozum. I teraz tak, jest to, za chwilkę wam powiem, że rzeczywiście takich kuriozów prawnych jest masa, więc to nie jest tak, że ja chcę, żeby blogerzy czy vlogerzy byli ponad prawem. Nie chcę. Chciałbym, żeby w ogóle nie było takich kuriozów prawnych, a żeby wam powiedzieć mniej więcej, jakie są kurioza. Na przykład, swego czasu pamiętam, jak Fiskus się przypierdzielił do pewnej firmy, ponieważ uznał, że zakwestionował fakturę na paliwo. Generalnie facet miał w poniedziałek pojechać gdzieś daleko i prowadzić jakąś tam sprzedaż w firmie. W poniedziałek z rana miał pojechać. No to w niedzielę zajechał na stację benzynową, żeby służbowy samochód zatankować. Fiskus zakwestionował fakturę na paliwo, ponieważ stwierdził, że to musiało być paliwo do celów prywatnych, ponieważ w niedzielę nikt nie pracuje. Okej? I zakwestionowali mu to. Więcej wam powiem, a propos żarcia. Tak jest, tak się przyjęło, no, że jak chcesz z kimś porozmawiać jakiś biznes, to albo idziesz z nim do niego do firmy, albo zapraszasz go do siebie do firmy, albo idziecie na miasto, nie? No to jak, nawet jak do kogoś pójdziesz, no to czy kogoś zaprosisz, no to nie trzymasz go o suchym pysku, tylko nie wiem, częstujesz go chociażby wodą. A jak idziecie do knajpy, no to to coś jecie, coś pijecie, no i potem kelner przynosi rachunek, no i wypada, że ten, kto zaprosił, ten zapłaci, tak? Czyli idziecie ze swoim klientem do knajpy, no zwykle za to płacicie. I teraz, jakie jest kuriozum? Kuriozum jest takie, że na gruncie jednego podatku, chyba dochodowego, można zaliczyć taką służbowy obiad czy służbowy lunch w koszt działalności, a na gruncie drugiego podatku bodajże VAT-u nie można. Albo odwrotnie, czyli ta sama czynność, idziecie z klientem do knajpy, na gruncie jednego podatku to jest koszt, a na gruncie drugiego podatku to nie jest koszt. Kuriozum po hardkorze. Totalnie po hardkorze. Nie mówiąc już o takich rzeczach, jak jeżeli masz samochód zarejestrowany na firmę 100%, czyli że 100% użytkowania służbowego i na przykład zepsuje ci się twój prywatny samochód i pojedziesz, zawieziesz żonę rodzącą do szpitala tym służbowym i cię skarbówka nakryje, to odpowiadasz jak za przestępstwo skarbowe. Dlatego jak ci żona będzie rodziła, to niech cię broń Boże, ręka boska broni, żeby jechać, odwozić ją do szpitala samochodem służbowym. Wezwij ambulans, karetkę wezwij, ale nie tym jeździ. Także takich kretynizmów jest wiele. I dlatego ja na przykład zawsze jak chodziłem z kimś porozmawiać do knajpy, to w ogóle nie brałem faktury. W dupie to mam. Tam dobra, stracę te kilkanaście złotych z tytułu dodatkowych kosztów, nie? No bo procent od tego wartości na fakturze podatku zapłacę, od pieniędzy, których nie zarobię, bo są moim faktycznym kosztem, ale przynajmniej mam spokój. No, natomiast no, ja tam, wiecie, z jakimś klientem na obiad to chodzę rzadko. Natomiast jak ktoś jest blogerem kulinarnym i na przykład 2-3 razy w tygodniu chodzi do knajpy, żeby te knajpy recenzować, tak dla mnie to jest to wprost jego koszt działalności? Według ministra nie. I teraz tak, co tutaj jest najgorsze? Najgorsze jest to, że mamy do czynienia z faktycznym działaniem prawa wstecz. I za które nie ma odpowiedzialności urzędników, jest odpowiedzialność podatnika. O co chodzi? Chodzi o to, że była jakaś sobie interpretacja podatkowa, która mówiła, dobra blogerze, i tak samo jest w każdej innej sytuacji, więc dobra, powiedzmy inaczej, żeby już na chwilkę odejdziemy od tych blogów, zaraz wejdziemy łącznie z pieniędzmi, łącznie z danymi statystykami o blogach w logach. Robimy coś takiego, że powiedzmy, jest interpretacja X, że na przykład drogi blogerze, o,
O, o, o. Drogi blogerze Woźniak, jak masz klucz typu żabka i pokazujesz ten klucz typu żabka, wiem, że niektórzy mówią, że to jest klucz francuski, ale to jest odważny klucz, nigdy z żadnej bitwy nie uciekł, więc Woźniak, jak masz klucz typu żabka i pokazujesz go na vlogu, to jest rekwizyt. W związku z tym ty, Woźniak, tego klucza typu żabka nie ukradłeś, kupiłeś go, wziąłeś fakturę, no to możesz sobie wrzucić w koszty prowadzenia swojego wideobloga klucz typu żabka. No to Woźniak się cieszy. Powiedzmy, że ten klucz typu żabka kosztował 100 zł plus VAT. W związku z tym Woźniak odliczył sobie za niego 18% dochodowego i 23%, to znaczy jak on kosztował 100 plus VAT, czy kosztował 123, czyli 18 zł dochodowego zarobiłem dzięki odliczeniu i 23% VAT-u, nie? 18-23. I taka była interpretacja, w związku z tym Woźniak kupował sobie dużo różnych rekwizytów. Klucz typu żabka, nie wiem, co tam sobie potem kupował, o, nie wiem, kubeczek z Bartem Simpsonem, ponieważ jest podobny do Homera, to tak się kojarzy i tak dalej. No i Woźniak sobie kupował dużo tych rekwizytów i powiedzmy później się uzbierało, że kupił sobie tych rekwizytów aż za, powiedzmy, 1023 zł z VAT-em, czyli 180 zł VAT-u i 180 zł dochodowego i 23 zł VAT-u. I tak sobie robił przez lata. I nagle przychodzi zmiana interpretacji. Słuchaj, Woźniak, tamta interpretacja była błędna. To nie powinny być rekwizyty, Woźniak, bo co z tego, że ty tym kluczem nic nie robiłeś poza trzymaniem tego klucza w łapie, ale to jest tak, że nie. Tam się zmieniło. I tamta interpretacja była błędna, nie możesz tego wrzucać w koszty. To co? To ja od dzisiaj, jak kupuję klucz, to już mam nie brać faktury. Nie, Woźniak. To znaczy, że ty nigdy nie powinieneś wrzucić sobie w koszty tamtego klucza. To co? To mam teraz wam zapłacić tamte 18 zł dochodowego i 23% VAT-u? No nie, Woźniak. To znaczy, że ty 3 lata temu, gdy wrzuciłeś sobie ten klucz w koszty, popełniłeś wykroczenie lub przestępstwo podatkowe, ponieważ ta interpretacja była błędna, od początku powinna być inna. I to z tego, że my tobie powiedzieliśmy, że mogłeś zrobić inaczej, to znaczy, że zawsze powinieneś robić inaczej. Teraz, Krzysiu, no niestety musisz zrobić tak zwany czynny żal, czyli sam na siebie donieść, że popełniłeś błąd podatkowy i zmienić zeznanie podatkowe za zeszłe lata, de facto przyznając nam rację, że my mieliśmy rację, ty się myliłeś, i sankcjonując ten taki chory układ, no i wtedy płacisz ten podatek razem z odsetkami, ale się od ciebie odwalamy. Albo, Krzysiu, no możesz nic nie robić, tylko wtedy przyjdzie ci kontrola i wtedy kontrola to oprócz tego, że każe ci zapłacić ten podatek, każe ci zapłacić odsetki, to jeszcze wpierdzieli ci karę, a jeżeli ta kwota, którą sobie uzbierałeś z tych rekwizytów, będzie wystarczająco duża, to już nie będzie wykroczenie skarbowe, tylko to będzie przestępstwo skarbowe i pójdziesz siedzieć. I to jest chore, ponieważ ja na przykład w tym wypadku, to mówię, to mnie nie dotyczy, ja akurat tego klucza nie wrzucałem w koszty i po prostu leżał koło mnie swego czasu, bo naprawiałem rury w łazience, żeby nie było wątpliwości. Więc to nie jest to, że ja buldupuję, to jest wymyślona historia. No ale gdyby tak było, no to od początku bym nie kupował tych rekwizytów, po prostu tak kupowałem. Tak samo taki vloger, który powiedzmy miał sobie takiego vloga, że szedł do knajpy, wydawał 5 dych w knajpie, na blogu zarabiał 60 zł, w związku z tym, ponieważ miał koszty uzyskania przychodu, no to zysku jego było 10 zł, więc od 10 zł płacił podatek, więc tam mu zostawało parę złotych, nie? Mało, ale miał z tego frajdę, robił. A teraz, jak jest tak, że płacił 5 dych, zarabiał 6 dych, ma zapłacić podatek od 6 dych, to wyjdzie na minusie. I po prostu on by tego w życiu nie zrobił. I to jest chore, że w ten sposób nie dość, że się z ludzi robi przestępców, nie dość, że się w ten sposób z ludzi robi bałwana, to jeszcze bardzo często robi się z ludzi bankrutów. Ponieważ człowiek staje przed, wiecie, tutaj operuje na małych kwotach, ale to czasem chodzi o setki tysięcy, czasem chodzi o miliony złotych. Miliony złotych, którzy ludzie po prostu nie mają. I w tym wypadku co? Ma sprzedać samochód, ma sprzedać dom, wziąć kredyt i go spłacać do końca życia? No,
To jest chore, to jest nieuczciwe. Po prostu ludzie by inaczej postąpili, gdyby wiedzieli. To jest faktyczne działanie prawa wstecz. I teraz jeszcze raz mówię, tu chodzi o indywidualną interpretację podatkową. W związku z tym ta indywidualna interpretacja chroni jedną osobę. Natomiast w praktyce działa do wszystkich. I o ile ten człowiek, który się o tą indywidualną interpretację niejako wystarał, to jego ta interpretacja indywidualna chroni. Ale ileś tysięcy osób widziało, jaka była ta indywidualna interpretacja i robiło tak samo bez wystąpienia o indywidualną interpretację. I dlatego mówię o praktyce działania prawa wstecz. Po prostu zmieniła się interpretacja przepisów. Ludzie wiedzieli, jak urzędy skarbowe interpretują, ludzie robili zgodnie z interpretacją, jaka była i tyle. Żeby mi tu nikt nie powiedział za chwilę, jak będzie takie wyciąganie tego, co Krzyś powiedział, łapanie za słówka, żeby mi nikt nie powiedział, że Krzysiu nie wie, że interpretacja, że indywidualna interpretacja podatkowa wiąże urząd względem podatnika. Krzysiu to wie. Natomiast wie również, że większość ludzi, jak czyta, że jest taka indywidualna interpretacja odnośnie takiej i takiej sprawy, jak jest w takiej samej sprawie, to robi dokładnie tak samo i nie występuje już o interpretację dla siebie. Bo indywidualna interpretacja nie to, że bardzo długo trwa, urząd ma ileś czasu na odpowiedź, to jeszcze zadanie pytania w ramach takiej indywidualnej interpretacji po prostu kosztuje pieniądze. Także wiadomo, o co chodzi, tak? Teoria teorią, praktyka praktyka. Druga rzecz. Ludzie się boją w tym momencie i mają prawa się bać, że właśnie coś się pozmienia, że nagle przyjdzie im zapłacić jakiś podatek, którego się nie spodziewali, albo nagle przyjdzie list ze skarbówy, że nie zapłacili podatku, który wtedy uważali, że nie muszą i wszyscy mówili, że nie muszą, łącznie z urzędem skarbowym, a w tej chwili muszą, ale się nie dowiedzieli, że teraz się zmieniła interpretacja i że jednak muszą i była kontrola skarbowa i sorry, wykazała nieprawidłowości i sorry, trzeba zapłacić podatek, odsetki, karę, nie daj Boże iść siedzieć. No i jeszcze wpis, że jest się przestępcą podatkowym. Przesrane, nie? No i jak to się ma do tej, to się chyba nazywa konstytucja biznesu. W ogóle PiS lubi ostatnio słowo konstytucja, że będzie stabilność prawa i przyjazna interpretacja przepisów. No gdzie tu jest do tej cholery przyjazna interpretacja przepisów? To jest skrajnie, nie przepraszam bardzo, skrajnie nieprzyjazna interpretacja przepisów. Co jest jeszcze ciekawsze, zobaczcie, powoli buduje się fala hejtu na wicepremiera Morawieckiego w necie. To już się powoli robi ten poziom hejtu, jaki był na prezydenta Komorowskiego, co moim zdaniem dla PiSu powinno być niesamowitym zimnym prysznicem, że rok po objęciu władzy zaczynają wkurzać internet. I PiS powinien pamiętać, że on nie doszedł do władzy dlatego, że ludzie go lubią, tylko dlatego, że nie cierpieli Platformy i dali kredyt zaufania PiSowi na zasadzie może rozliczą Platformę. Fajnie, że rozliczają, ale jednocześnie nie powinni robić tych samych błędów, nie powinni wkurzać ludzi, nie powinni być po prostu bezczelni i arogancy. I zauważmy, że hejt, taka nielubienie Platformy, takie poważne, zaczęło się również od kwoty wolnej od podatku. Platforma Obywatelska była uprzejma bodajże 2 czy 3 lata temu powiedzieć ludziom, że nie podniesie kwoty wolnej od podatku i kłamać ludziom w żywe oczy, że podniesienie kwoty wolnej od podatku jest niekorzystne dla obywateli. No i od tego się zaczęło. Potem już się zaczęło, że ludzie im wyciągali coraz to nowe rzeczy. Tak samo jest tutaj. Premier Morawiecki już po prostu zaczyna być takim obiektem, że jak ludzie tylko mogą mu dostrać, to mu dostrywają. Co mi się osobiście nie podoba, niemniej jednak taki jak ktoś z PiSu to ogląda, a wiem, że co jakiś czas oglądacie, to Krzyś wam za darmo daje radę. Słuchajcie, wycofajcie się z pewnych rzeczy, przeproście trochę ludzi, bo internet zagiął na was parą. Ja nie, ale widzę jak internet, widzę jak się robi ta fala hejtu, widzę na przykład jak powoli ludzie interpretują nawet zachowania normalne na niekorzyść prezydenta, premiera Morawieckiego. Na przykład w chwili, w której kręcę ten vlog, jest niesamowity hejt na premiera Morawieckiego za to, że cytuję, tak jak mówią internety, wprowadził zasadę opodatkowania umorzenia długów najuboższym. Czyli ludzie mówią tak, że to jest hardcore, że tak nie może być, że jak na przykład miasto czy gmina umorzy dług najuboższemu, to fiskus chce z tego tytułu podatek. I że to jest wina Morawieckiego i Morawiecki taki śraki owaki. Ludzie zupełnie zapominają, że tak samo robiła Platforma, że to jest zasada, która jest jeszcze z rządów Platformy Obywatelskiej i premier Morawiecki tu nic nowego nie zrobił, co najwyżej nie zmienił jeszcze starej chorej zasady, nie?
ale już się właśnie hejty na niego pojawiają. Za platformy były w ogóle takie jazdy, że ludziom zabierali dzieci za długi, nie za dzieci za długi, tylko zabierali ludziom dzieci za biedę. Ludzie byli biedni, więc uznawano, że są za biedni, żeby wychować dzieci i brali je do jakichś ośrodków. A potem Urząd Skarbowy uznawał, że skoro teraz państwo wydaje pieniądze na wychowanie waszych dzieci, to te pieniądze, które państwo wydaje na wychowanie waszych dzieci wbrew waszej woli, to jest wasz zysk i zapłacicie od tego podatek tak, jakby to było od darowizny. No to było za platformy. Hardkory były niesamowite, ale na Morawieckiego bardzo mocno leci. Słuchajcie, przy okazji parę słów odnośnie blogosfery, bo to jest bardzo ważne, bo przy okazji się zrobiło cała masa takich różnych informacji nie do końca prawdziwych, interpretacji, jak blogosfera funkcjonuje. Niedawno był raport sieci reklamowej Blog Media, natomiast blogosfery. Informacje o tym raporcie macie też w money.pl, więc nie daję linku bezpośrednio do tego raportu, tylko macie wszystko w money.pl, że tak jak mówię, tak jest. I tam było napisane między innymi, że blogerów, nie vlogerów, tylko blogerów w Polsce jest około 10 tysięcy, 400 z nich robi tylko to, tylko z tego, przepraszam, 4%, 4%, czyli 4%, czy tak, dobrze mówię, 400, 4% z nich robi tylko to, to jest ich jedyna działalność zarobkowa, z tego się utrzymują często bardzo dobrze, natomiast kolejne 6% robi głównie to i tylko ewentualnie sobie dorabia, czyli 10%, czyli 1000 ludzi z tego żyje. To już nie jest taka mała rzecz, natomiast jest powiedziane, że średnio rocznie bloger zarabia 4650 złotych, natomiast jest gigantyczne rozbicie i tu warto powiedzieć, że średnio za wyjazd sponsorowany bloger bierze 2600 złotych, a za post w mediach społecznościowych, czyli na przykład post na Facebooku 500 złotych średnio, natomiast i tutaj będzie widać, jakie są bardzo duże rozbieżności, za wpis sponsorowany, czy też ewentualnie wpis reklamowy, średnio bloger bierze 870 złotych, ale żebyście właśnie widzieli, jakie są rozbieżności, tutaj proszę bardzo, to jest screen ze strony Spider's Web. Spider's Web formalnie jest blogiem i oni swoich dziennikarzy nazywają blogerami i proszę bardzo, tutaj u nich wpis autorski 15 tysięcy złotych netto, czyli plus VAT. Tutaj powiem, że oni jeszcze, że Spider's Web zachowuje prawo do pełnego obiektywizmu wpisu sponsorowanego, prawo, a nie obowiązek, i też recenzję za pieniądze świadczy, recenzja produktu, serwisu lub usługi 15 tysięcy netto. Też warto powiedzieć, że w ramach przeprowadzania recenzji redakcja zachowuje prawo, nie obowiązek, do pełnego obiektywizmu recenzji. To żeby nie było, że ich hejtuję, w ogóle ich nie hejtuję. Osobiście mam dość pozytywne odczucia do Spiders Webu. Po prostu u nich akurat łatwo sobie znalazłem, bo oni się nie wstydzą tego, że robią wpisy za pieniądze i robią recenzje za pieniądze, więc mogę bardzo łatwo zrobić screena. Z moich informacji wynika, że praktycznie wszystkie redakcje technologiczne robią tego typu rzeczy. Oni się po prostu tego nie wstydzą, także tyle, żeby nikt mi nie powiedział, że ja mam tutaj jakiś uraz do Spider's Weba. Wręcz przeciwnie, tam parę razy sympatyczne artykuły czytałem. I teraz też, żebyście nie sądzili, że to są jakieś, że to jest jakiś gigantyczny blog. Zobaczcie tutaj na górze, oni się chwalą tym, że mają ponad 6 milionów odsłon miesięcznie. Dla porównania serwis wideo, kanał na YouTube wideo prezentacje z ostatni miesiąc, czy ostatnie 30 dni ma ponad 4 miliony odsłon miesięcznie, tak? 30 dni to jest odsłon, czyli 4 miliony, 6 milionów, czyli zgodnie z zasadami, jak oni biorą 15, to ja powinien brać po 10 tysięcy. Nie biorę. Biorąc swoją drogą, chyba nie powinienem uważać, że jestem jakiś taki strasznie cienki, biorąc pod uwagę, ile ludzi dla nich pracuje, a tutaj większość rzeczy robię ja sam. Wracamy także, żebyście wiedzieli, jakie są rozstrzały. Natomiast tutaj należy bardzo mocno powiedzieć, że rozstrzały są gigantyczne, ale nie tak aż gigantyczne, jak mówią w mediach. Ponieważ w mediach mówi się, że pani Mef Fashion zarabia rocznie 39 milionów złotych, Jessica Mercedes 17 milionów złotych,
a ekskluzywny Menel, o nim się dowiedziałem z reklamy Raiffeisen Banku, więc to chyba bardziej Raiffeisen jego reklamował, przynajmniej w moim przypadku, niż on mnie. Nie zamierzam być ani ekskluzywny, Menelem chyba jest. Niektórzy mi mówią, że wyglądam jak Menel. Też chcę takie pieniądze. Także, że w mediach taka informacja się pojawiła, ta informacja jest nieprawdziwa, nieprawdziwa. Faktem jest, że blogerki modowe, zwłaszcza tak zwane szafiarki, zarabiają bardzo dobre pieniądze. O tym można się chociażby przekonać po stylu ich życia. Niedawno jedna z blogerek modowych kupiła sobie mieszkanie za kilka milionów złotych, inna kupiła sobie dom za kilka milionów złotych, więc one mają pieniądze. I bardzo dobrze, że mają. I chwała, po prostu chciejmy my też tyle zarabiać. I swoją drogą, chyba trzeba by się trochę przestać śmiać z Tuska, który swoją córkę pchnął na blogerkę, tak. Córka Tuska jest blogerką, jedną z popularniejszych blogerek, a Tusk swego czasu mówił, że młodzież powinna zakładać blogi. Chyba miał rację, nie? Chyba wiedział, co mówi. Tak jak do pana Donalda Tuska specjalnie nie lubię, tak ten jeden raz ma rację. I tutaj o co chodzi z tymi milionami odnośnie Jessica Mercedes, My Fashion i ekskluzywnego Menela, które się pojawiają w mediach. Media nie zrozumiały takiego pojęcia z tego właśnie z tej sieci reklamowej Blog Media, bo oni użyli takiego określenia jak ekwiwalent reklamowy. I oni rzeczywiście powiedzieli, że Math Fashion za 2015 rok ma ekwiwalent reklamowy 39 milionów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ekwiwalent reklamowy to nie jest to samo co zarobki. Ekwiwalent reklamowy jest to taka hipotetyczna, szacowana przez eksperta ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać, żeby osiągnąć taki poziom rozpoznawalności w mediach. Czyli jak ktoś by chciał wziąć sobie taką pierwszą, lepszą laskę klasy, nikt jej nie zna, i chciałby z niej zrobić osobę, która jest tak rozpoznawalna w mediach jak Math Fashion, to musiałby wydać 39 milionów złotych. Co wcale nie znaczy, że Math Fashion tyle wydała, a już na pewno nie znaczy, że tyle zarobiła. To nie ma, to tylko pokazuje no, jak bardzo ona jest wypromowana, wylansowana i ewentualnie ile trzeba jej zapłacić. Tak dla porównania, mnie też ktoś kiedyś szacował tak zwany ekwiwalent reklamowy, tam wyszło też o dziwo kilka milionów złotych. Ujmę to w tyle, chciałbym w jakimś roku zarobić chociaż milion złotych. Nie zarobiłem w żadnym roku miliona złotych, a ekwiwalent reklamowy podobno mam kilka. Tyle. Także nie wiem, ile zarabiają te Jessica Mercedes, ma fashiony, ekskluzywne Menele. Podejrzewam, że nie mało, ale podejrzewam też, że wszyscy, którzy im w tej chwili zaczynają buldupować, powinni nie buldupować, tylko powinni ruszyć dupę i zacząć pokazywać swoje wdzięki i talent modowy, w blogach, vlogach. A ja od siebie dodam tylko tyle, że oczywiście tak gigantycznych pieniędzy, takiej sławy, to nawet się nie można otrzeć, ale jak ktoś na przykład do zaoferowania ma brzydką gębę, ale za to usta, które mówią całkiem do rzeczy, też nie jest tak strasznie źle. Także serdecznie zachęcam, spójrz na swoją dobrą stronę. Jeśli masz brzydki tyłek, jeśli masz brzydką gębę, to może jednak znajdziesz dla siebie swoją niszę. Bardzo serdecznie zachęcam. A PiS bardzo serdecznie zachęcam, żeby troszeczkę pokory miał, ponieważ mam takie wrażenie, że PiS się troszeczkę zagubił, że PiS pomyślał chyba, że ludzie głosowali na niego, że go lubią. To tak z połowa ludzi głosowała na PiS, że go lubią. Druga połowa głosowała, bo miała dosyć tego, co robi Platforma Obywatelska. I bardzo ważne jest, żeby PiS nie robił tego, co robiła Platforma Obywatelska. I wytłumaczenie, że a Platforma robiła tak samo, nie jest żadnym wytłumaczeniem, ponieważ ludzie was wybrali, żebyście nie robili tak jak Platforma Obywatelska. Misiewicze, teraz jakieś te akcje z nieprzyjazną interpretacją podatkową, mimo tego, że miała być przyjazna, z tym taką oszukiańczą kwotą wolną od podatku, co niby podnieśliście, ale nie podnieśliście. Wiecie, takie memy teraz są, że PiS podnosi kwotę wolną od podatków dla bezrobotnych. No bo tam jest jeszcze kwestia tego, że chyba składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odpisywana od podatku, nie? W związku z tym, jak ktoś bardzo mało zarabia, to chyba i tak podatków nie płacił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli słuchajcie, no jak was nie stać było na podniesienie kwoty wolnej od podatku, to trzeba było uczciwie pójść i powiedzieć, słuchajcie, kurde, no wydaliśmy na 500+, nie mamy hajsu, no spróbujmy w przyszłym roku, no zepnijmy poślady, ciężko pracujmy, płaćmy większe podatki, uczciwiej płaćmy te podatki, to będzie kwota wolna od podatku, nie?
No i tak by było dobrze. Przynajmniej ja bym się poczuł lepiej, a tak się czuję taki trochę... No wiecie, ani na tym ta kwota wolna od podatku ani mnie nie zbawi, ani bym nie pojechał na Hawaje dzięki niej, ale czuję się taki trochę w cztery litery załadowany. Mam wrażenie, że większość ludzi tak się czuje i na przykład przez to przeszło bez echa wasz wielki sukces, że podwyższyliście ściągalność VAT-u. Czyli ci wszyscy machlojarze, którzy wyłudzali VAT albo którzy nie płacili tego VAT-u, a powinni, ci ludzie, no fajnie, wreszcie zaczęto. Czyli wasza jedna z głównych obietnic wyborczych, że poprawicie ściągalność podatkową, przeszła bez echa, bo ludzie się skupiają na tego typu rzeczach, że zazdrościcie, kurczę, jakiejś vlogerce czy blogerce sukienki, albo jakiemuś blogerowi czy vlogerowi szynki, którą on musi kupić po to, żeby potem upiec na filmie, nie? Ja od razu mówię, jak była seria Gotuj za torem, to ten ser, który tam używałem, wyciągnąłem z lodówki i nie wrzucałem go sobie w koszty. I widzicie, miałem rację. Pozdrawiam, do zobaczenia. Jeśli się podobało, zapraszam do łapkowania, zapraszam do komentowania, zapraszam do oglądania pozostałych moich vlogów, a szczególnie zachęcam do konstruktywnej krytyki, która tym się różni od hejtu, że przy konstruktywnej krytyce piszesz mi coś, co mogę poprawić. Na przykład zmień troszeczkę oświetlenie, zrób się trochę jaśniejszy, trochę ciemniejszy, nie wiem, dodaj muzykę, nie dodaj muzyki, tego typu rzeczy. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa!